Klaun z Koszalina. Cała historia od początku do końca. Zapewne każdy z was już słyszał o przerażającym klaunie z Koszalina. Kim był? Skąd się wziął? Co takiego zrobił, że było o nim aż tak głośno? Jak został zdemaskowany? Dzisiaj opowiem wam całą jego historię. Cała akcja rozgrywa się w okolicach Koszalina. Żeby lepiej zrozumieć sytuację, musimy przenieść się do 3 stycznia 2018 roku. Na fanpage'u Spotted Koszalin pojawiły się dwa dziwne zdjęcia klauna, który ciemną nocą sam rzucał coś do śmietnika. Dwa dni później otrzymali oni kolejne zdjęcie, jakoby przerażająca postać moczyła sobie nogi nad jeziorem Jamno, które znajduje się 6 km od Koszalina. Dzień później, 6 stycznia, powstał profil na Instagramie o nazwie Morderca Tommy. Zostało tam dodane pierwsze zdjęcie. 8 stycznia klaun wrzucił kolejne zdjęcie na swój profil z dopiskiem nieuchwytny. Kolejno 20 i 25 stycznia pojawiły się dwa krótkie filmiki na Facebooku Spotted Koszalin. Administratorzy Spotted Koszalin doszukali się, że osoby wysyłające informacje na temat klauna są ze sobą powiązane. Administratorzy w dalszym ciągu dostawali zdjęcia i różne filmiki dotyczące strasznej postaci, lecz uznali, że póki co nie będą udostępniać treści z nim związanych, żeby nie dawać mu rozgłosu. Myśleli, że ten temat za jakiś czas ucichnie. Mylili się. Na Instagramie klauna cały czas pojawiały się przerażające filmiki oraz jego zdjęcia. Opis jednego z nich był strasznie kontrowersyjny, gdyż widniała tam data 18 luty 2018, a obok trupia czaszka. Dodajmy fakt, że zdjęcie te zostało dodane 3 dni przed. Tego dnia, w którym miało się prawdopodobnie coś strasznego wydarzyć, klaun dodał kolejne zdjęcie z dopiskiem Catch Me, czyli złap mnie, i z dziwnym ciągiem liczb. Udało się to ludziom rozszyfrować. Jeżeli przypiszecie każdej literce swoją liczbę, czyli A to 1, B to 2, C to 3 i tak dalej, to z tych liczb wyjdzie wam zastawa. Zastawa to mała miejscowość położona niedaleko Koszalina. Tam w środku lasu znajduje się jeden niewielki opuszczony dom, w którym możliwe, że znajdował się klaun. 19 lutego jeden ze śmiałków postanowił wybrać się tam i zbadać tajemniczy obiekt. W środku znalazł karteczkę pozostawioną najprawdopodobniej przez klauna. Gdy już wewnątrz nie było co oglądać, wyszedł z domku i zrobił ruch kamerą po okolicy. Nie wiedząc o tym, że był przez kogoś obserwowany. Gdy wydawało się, że sprawa ucicha, a klaun dodawał tylko i wyłącznie materiały na swój Instagram, pojawił się w sieci kolejny filmik. Pewien z youtuberów, DJ Palaside, znalazł artykuł na stronie Antyradio, który ukazał się 16 marca 2018. Napisali oni o klaunie mordercy, który grasuje w okolicach Koszalina. Zainteresował się tym tematem i postanowił odpalić transmisję live, żeby wspólnie ze swoimi widzami dowiedzieć się, kim jest mroczny klaun i czy mieszkańcy Koszalina mogą czuć się bezpieczni.
dowiedział się, że Tommy ogląda jego streama. Postanowił się z nim skontaktować, jednak jego pierwsza wiadomość nie była taka, jakiej by się mógł spodziewać. Clown zaproponował mu grę, która miała być tylko i wyłącznie na jego zasadach. Tommy w swoich wiadomościach był strasznie tajemniczy. Widać było, że nie robi na nim wrażenia zainteresowanie tak dużego youtubera. Ziżej otrzymał pierwszą zagadkę. Po dźwiękach można było się domyśleć, że do rozszyfrowania tej zagadki potrzebna będzie znajomość alfabetu Morsa. Po długim czasie udało się dojść, co ten kod oznaczał. Jest skała, która jest sercem. Pod nią ciała nieżywych. Jedna dusza jednak żyje i swój sekret kryje. Pierwsza połowa wiadomości wskazywała na cmentarz w Tychowie, w którym znajdowała się skała przypominająca serce. Druga część wiadomości jednak była lekko niezrozumiała. Czyżby Tomiemu w tej zaszyfrowanej wiadomości chodziło o samego siebie? Do gry Clowna dołączają kolejne trzy osoby. Pierwszą jest Boxdel, drugą Meduza, a trzecią Tomek, założyciel Spotted Koszalin, który o dziwo odegra tutaj kluczową rolę w tej sprawie. Drugą zagadką Tomiego była kartka z tekstem. Wydawałoby się, że są na niej losowe literki. Jak się później okazało, była ona napisana szyfrem Cezara. Rozwiązuje się go, przesuwając jedną daną literę o kilka pól. W podstawowej wersji była przesuwana o 3 miejsca. Dzięki temu otrzymaliśmy taką wiadomość od Clowna. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Czyż jest wśród was taki człowiek, który gdy syn o chleb go poprosi, poda mu kamień? Podążajcie jeden za drugim, ku skale. Czyżby po tej wiadomości mamy uważać, że mroczny klan z Koszalina był psychopatą? Czy ta druga zagadka ponownie prowadzi do skały przypominającej serce na cmentarzu w Tychowie? Co tam może się takiego znajdować? Meduza w tym czasie otrzymał ostrzeżenie od Clowna, gdyż na własną rękę próbował znaleźć go jeżdżąc po Koszalinie. Trzecią zagadką od Tomiego jest gra w wilka i owce. Mamy szachownicę. I to jest prawdopodobnie ta szachownica, o której wam mówiłem, z pionkami, bo na środku widzicie, tam w tym trzecim polu, na brązowym polu, znajduje się czarny pionek. I znajduje się przy nim jeden biały. Podejrzewam, że to jest Meduza, który był już blisko, ten jeden pionek, który widzicie, to prawdopodobnie Meduza, który był blisko Clowna. Ten drugi to prawdopodobnie Boxdel, który jest już w drodze, a ten na samej górze to ja. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo to co tutaj widzę, tak... A nie, jest jeszcze jeden pionek! A nie, ej, jest jeden pionek, który jest na krawędzi! A Meduza złamał jedną zasadę! To może to jest Meduza? Chodziło w niej o to, że jeden gracz jest tylko i wyłącznie jednym pionkiem. Czyli mamy cztery graczy, cztery białe pionki i jedna osoba, która rozdaje tutaj karty, była czarnym pionkiem. W grze chodziło o to, żeby zablokować właśnie pionek Clowna. A gracze mieli za zadanie konsultować się z sobą i dawać informację Tomiemu, czy się ruszają oraz gdzie się ruszają. Udało im się wygrać z Clownem. Następnie dwójka graczy Boxdel i Meduza z trzema innymi jeszcze osobami pojechali w dzień zwiedzić miejsce, po którym poruszał się kiedyś Clown. Siemano, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy już w zastawie i będziemy dzisiaj wchodzić do piwnicy Clowna. Będziemy wchodzić, Meduza, odważniak, będzie cicz. Dokładnie tak, lecimy. Jedynie podczas ich drogi do upiornego domu zobaczyli na ziemi deskę z wieloma napisami Go Away. Nie ukrywam, że jest coraz bardziej przerażająco, jest coraz bardziej creepy. Słuchajcie, co się stało.
Ktoś był ostatni. Go away, go away, go away. Ale ślady to są dobre. Ja coś słyszałem, Beskid to była sytuacja. Dzień później w sieci ukazało się wideo, na którym dom w zastawie ma drzwi oraz zastawione okna, gdzie dzień wcześniej tego nie było. Czwórka bohaterów i ich kierowca postanowili wybrać się za zgodą klauna na poszukiwania jego, do Koszalina. Podczas nocnej wyprawy klaun przygotował dla nich karteczki z zadaniami i małymi wskazówkami, po które mają jeździć do określonych punktów. Dzięki każdemu za kciuki w górę, Mortki. Jedziemy tutaj. Poczekaj. Musimy się... Jedziemy tu. Teraz. Ale poczekaj, bo zobacz. Czekaj. To jest podzielone. Tak. To musimy się rozdzielić. Co? No. Stary! Jeszcze pierwsze, bo to drugie jest blisko, ale gdzie jest pierwsze? Chyba, że to nie chodzi o... Ej, ja byłem tam, gdzie drugie! Poczekajcie, może to nie chodzi o rozdzielenie... Ej, nie, poczekaj, Meduza. Może nie chodzi o rozdzielenie, tylko, że razem idziemy. Tak. Rozumiesz? Aha, ej, w sumie tak. W sumie masz kolejną... To jedziemy pierw tu, w lewo. Tu? Cała akcja trwała na live około 2 godziny, a pod koniec dostali od klauna do rozwiązania całkiem prostą krzyżówkę, której hasła nie mogli powiedzieć. Są pytania. Ej, mam czytać to? Tak, dobra, dawaj dobra, pytanie. Pierwsze pytanie, uwaga! Rozwiązujemy pytania! Uwaga, pierwsze pytanie. Lęk przed klaunami. Dawaj długopis. Klaunofobia. Ale mamy... Lęk przed klaunami. Czy on pisał, że mamy nie podobać? Nie, możemy na głos, ale hasła nie mamy. Aha, hasła. Daj długopis. Tu był na ziemi chyba. Jedna z karteczek jasno określała zasady zabawy na obecną chwilę. Podczas jazdy Tommy napisał im, że ich cały czas obserwuje. Wiadomo, mógł oglądać transmisję na żywo, ale jedna sytuacja na drodze zaciekawiła ludzi. Musimy się obrócić. Zobaczcie ten dysk, kurwa, straszny. Wiecie, o co chodzi? Zobaczcie tą mordę, kurwa. A ty go nie widziałeś, że się tak na żywo? Na żywo nie stanie. A nie razu. Ja nie razu. Chcę ten dysk zobaczyć, kurwa. Jestem tak ciekawy, człowieku. Czy Tommy'emu chodziło o taką obserwację? Niestety osoby biorące udział w zabawie wtedy tego nie zauważyły. Napiszą, że klaun był. Gdzie? Był tam klaun na rogu, piszą wszyscy. Niemożliwe. No byśmy go widzieli chyba, nie? Widzielibyśmy go, jak się rozglądałem. Ale to byś sobie widział. No przecież byś sobie prowadzi, nie? No to by widział. Jak ja robię wszystko, żeby go nie zobaczyć. Ej, napiszcie na czacie, był klaun? Co piszą? Był. Co ty? Nie było na bank. Nie, też mi się tak wydaje. Na samym końcu rozwiązywania dzisiejszych zagadek tajemniczy klaun obiecał bohaterom spotkanie face to face. Obiecał dzisiaj face to face, klaunie, jeżeli na jesteś pewno nie, fair, Michał, to... bo mamy zagadkę, tą co ja mam i Meduza. No tak. Wiesz. My jak na razie wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy. No. Jednak zażądał wyłączenia streama. Możemy mieć live. No. Nie możemy, bo on nie powolił. Powiedział, że nie mamy mieć live'a. Jeżeli będzie ten, to już nie możemy mieć. Dobra. Mordeczki! Będzie film z tego! Jak śpiewamy dalej? Dostaliśmy informację od klauna, że może to być nagrane, ale nie może być transmitowane. Jednak to spotkanie z klaunem. Ej, a jak nie przeżyjemy? Jest to ostatni dzień zabawy z klaunem. Był wieczorny stream, na którym jest DJ Palasite, Boxel, Meduza i ich kierowca. Witamy serdecznie wszystkich. Wow, poczekajmy jeszcze tą minutkę, bo tam na pewno niektórzy poszli, tak wiesz. Dobra, jesteśmy... zwarci i gotowi. Tak, żeby wam wszystko pokazać. Dowiadujemy się, że na samym końcu mrocznej drogi, gdzie dookoła był sam las, była powieszona część Tommy'ego. A dokładniej jego strój.
była to ich zdobycz, którą mają oddać na cele charytatywne i pieniądze z niego przekazać na hospicjum dziecięce w Koszalinie. Dobra, mordeczki, teraz najważniejsza rzecz. Zobaczcie. Uwaga. Co mamy? Uwaga. Mamy strój klauna. Ale to mało tego. Pokażcie, co jest na stroju. Słuchajcie, to było w lesie. Ale szukaliśmy z godzinę tego. Patrzcie. Czekajcie. Gdzie to jest? Ja znajdę, poczekaj. No tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Patrz. Tutaj. Weź to, pokaż. Jest na sercu. Patrzcie to. Uwaga. Ej, to pachnie fajnie. To jest wypach. Widać to? Na stroju również widniał podpis autora ich przerażającej nocnej przygody. Widzicie? Widać. Murderer Tommy. Podpis. Tommy napisał do naszych bohaterów, że za niedługo mogą spodziewać się nowej zagadki. Nie spodziewał się jednak tego, co się za chwilę wydarzy. Dobra. Pokaż. Macie poinformować, że owy strój oddałem na cel charytatywny, a pieniądze przekażemy na hospicjum dziecięce w Koszalinie. I to jest niespodzianka od Tommy'ego. Gra się nie kończy, na drugiej stronie było. Tak. Gra się nie kończy, kończymy pierwszy etap celem charytatywnym. Dlatego spodziewajcie, że będziemy robić po prostu 24 godziny. Blicy na ten strój z podpisem Tommy'ego. Hype na klauna z Koszalina zaczął rosnąć niewyobrażalnie. Na samym live'ie DJ'a, gdy rozwiązywał zagadki od klauna, była rekordowa suma ponad 109 tysięcy widzów w jednym czasie. Weź do tanku za stówę. Dobra, nie ma ten fałszywy alarm. Okej, okay, to dobrze. Jakieś po prostu przyszły. No to zajebiście. Stary, dostałem jakiś klucz kurwa złamany. Ja nie wiem, czy to jest klucz, który był ogólnie w ziemi po prostu tak... Filmy związane z tajemniczą osobą robiły gigantyczne wyświetlenia. Nawet od osób, które nie były w to jakkolwiek zamieszane. Sam Instagram morderczego Tommy'ego osiągnął w czasie kilku dni ponad 140 tysięcy nowych obserwatorów. A przez ten czas pojawiło się wiele fejkowych klaunów oraz zarzucało się czteroosobowej ekipie ustawioną akcję albo współpracę z jakąś pomysłową firmą, która miała wyreżyserować to wszystko. W pewnym momencie Boxdel tego nie wytrzymał i tak samo jak później reszta zaczęli się zastanawiać, czy aby na pewno Tomek ze spod Koszalin jest z nimi szczery. Czy to nie on jest znanym już wszystkim mordercą Tommy'im? Przekminiłem coś teraz. Co? Jeżeli main Tomasz grał z nami w grę i było nas czterech. No. To po chuj on w ogóle grał z nami. Jaki był powód gry, jak z nami? Ale teraz już poważnie mówisz? Poczekaj, jeszcze raz. No ta kaligrafia. No to co? No. No to? Czekaj chwilę, bo teraz musimy rozkminić jedną rzecz. Taką już teraz full poważnie. No. Na rozkminę tylko. Napiszcie do niego, jak wytłumaczy kaligrafię. Dobra, a może zadzwonimy? Zadzwoń do niego. Dobra, dzwonimy do Tomka. Halo, Tomek? Cześć. Siema, jak wytłumaczysz kaligrafię, stary? No dobra. Słuchaj, powiedz mi tak. Jak wytłumaczysz sprawę kaligrafii? I powiedz mi, stary, teraz szczerze, czy to ty jesteś klaunem? Nie, to nie ja jestem klaunem. Jak wytłumaczysz kaligrafię? Poczekaj. Ja wiem, stary, że ja tego nie pisałem. To ty pisałeś. I powiedz ci to nawet insider. Insider też ci to powie. Insider to zbada. Nie pisałem tego. Insider powiedział, że piszesz kurwa ołówkiem. To zbada, wariacie. Ołówkiem HB, 2 cm. Jak będziesz słuchał insidera, to wyjdziesz na ludzi na pewno. To było dobre, kurwa. Serio, stary. To było dobre. To było dobre, kurwa, dobra. Tu ci. Tak serio, co ty myślicie? Dobra, Tomek, ale powiedz mi. Nie, stary. Stary, a kiedy ustalałeś z nami? A kiedy ustalał z nami. A teraz wam coś powiemy. Powiedz o laptopie. Powiedzieć o laptopie. Tak, gadaj o laptopie. Hej, Tomek, teraz powiemy to. Niefajne zachowanie, bo my wiemy coś więcej niż ty, Tomek. No właśnie, Tomek. Dobra, Meduza, mów. Wczoraj ja sobie czytałem czat na laptopie Tomka i przyszła wiadomość od jakiegoś gościa i ci ludzie podejrzewają tego gościa o klauna. My jeszcze nie mieliśmy pytań, a on napisał, że już rozwiązał zagadkę. Nie zagadkę, tylko krzyżówkę. Krzyżówkę, a tak. Jeszcze nie mieliśmy pytań. I jak my mamy, Tomek, z sobą robić, jak ty, stary... A nie mieliśmy pytań, słuchajcie, my w ogóle zapomnieliśmy o kartce. On chyba nie skumał tego w ogóle. Tak. On chyba nie... Bo, słuchajcie, było tak, że na live'ie, pamiętacie, cofaliśmy się po tą kartkę, bo zapomnieliśmy ją wziąć. Bo ja tutaj dla wszystkich ludzi, którzy są, powiem, że my nie projektujemy tego klauna. Klaun to nie my. I wiecie, co jest śmieszne?
Zobaczcie, Boxdel, 1 200 000, 81 subów. Ja, 1 200 000 coś tam. Meduza ma 750 000. I Tomek. I Tomek. I Tomek koleś, słuchajcie, no offense do nikogo, nie? No. Założyciel Spotted tego. Spotted Koszalin. Nagle ma parcie, wiecie, na live'y. Nagle ma parcie, żeby być non-stop przy nas. I w ogóle, widzieliście, rozłączył się, że nie współpracujemy z nim, że go nie ma na live'ach. I tak dalej. Ja mam, Tommy, jeżeli to oglądasz, Tommy... Insider do tego wszystkiego, byku, nie zapominaj. Dobra, Tommy, jeżeli to oglądasz, to ja osobiście uważam, że on powinien dostać ostrzeżenie, bo skoro my mamy współpracować, tak, a on się rozłącza, to on nie prowadzi rozmowy. Po oskarżeniach na Tomasza odzywa się do nich Clown, pisząc ową wiadomość. No to jest na bagu. No. Koniec gry, złamaliście zasadę. Murder Tommy. To jest na bagu, Tommy. To jest Tomek. Pokazuję? Ja już przeczytam. Nie, spoko. Koniec gry, złamali się zasady, ale nie wiem, czy to jest Tomek. Nie wiem, czy to jest Tomek na 100%, ale zrobimy live charytatywny mimo wszystko. Mamy kostium, będzie tak. Licytacja. Mimo wszystko zrobimy live charytatywny. GG! Jeżeli to jesteś ty, Tomek, to i tak szacun za to, że zaprojektowałeś tą grę. Tak. Jeżeli to jesteś ty, ale wydaje mi się, że to jesteś ty. Wydaje mi się, że to jesteś ty. Ludzie przez zaistniałą sytuację już byli niemalże pewni, że Clown został zdemaskowany i jest nim Tomasz ze Spotted Koszalin. Ale w ogóle jaki zwrot akcji, ty! Ale czekajcie chwilę, bo wciąż oficjalnie nie wiemy, czy to Tomek jest Clownem. No nie wiemy. I ja podejrzewam, że my nie będziemy wiedzieć, gdzie się dowiemy. Nigdy się nie dowiemy. Nigdy się nie dowiemy, czy Tomek był tym, ale wiemy jedno, że Tommy, zaprojektowałeś najlepszą grę, jaką udało mi się, w jakiej po prostu grałem. Ja tak samo. Mordeczki, serducha na czacie. No, serduszka na czacie. Ich serduszko i Tommy napiszcie. Tak. Za to, że kurczę, była taka fajna zabawa. Jestem przekonany, że to... No nie wiem, to chyba raczej koniec. Serduszko i Tommy. Tak. Po 10 minutach od zaskakującej informacji zakończenia gry, Tommy ujawnia się na swoim Instagramie. Chyba, że chodzi o inny socjal. Tak, to jest Tomek. Dobra. Już wiemy wszystko. Tomek... Dobra, Tomek jest Clownem. O nie! Patrzcie. Mówisz? Tak. To Tomek jest Clownem. Wiedziałem to od początku, stary. Był za odważny w tym lesie. Tak. Tomek. Ej, jest! Patrzcie. A to nie on. A to nie on. Proszę. Pokaż. Ej, patrzcie, to nie jest Tomek. Proszę zejść. Kurwa, to jednak nie Tomek. To nie Tomek. Pokaż. To jest w ogóle ktoś inny. Ale to kto to jest? Nie wiemy, to jest... To ten Robert? Patrz, dobra, pokażemy? Tak, pokaż. Dobra, słuchajcie. Nie. To nie Tomek jednak. To nie Tomek, ale to zobaczcie w takim... To jest Tommy. To jest Tommy. Jesteś geniuszem, kurwa. Stary, naprawdę wielki props. Graba dla ciebie, serio. Tomek? No i co, chłopaki? Przepraszamy cię, ale tak powiedz teraz szczerze, miałeś powiązanie z tym czy nie? Szczerze. Już wszystko jest, szczerze, wiesz. Szczerze, nie miałem z tym ani jednego powiązania. Ale to jest... to jest Patryk, tak? To nie jest Patryk ze Spotem. Okej. Okay. No to przepraszamy. To cię przepraszamy. Dodatkowo dał taką informację. Dziękuję wszystkim za grę. PS. Proszę zejść z Tomka. Po paru godzinach zmienił trochę swoją wiadomość pod zdjęciem. Dziękuję wszystkim za grę. Szkoda, że tak szybko, ale zasady są zasadami. Teraz wszyscy razem wesprzyjmy akcję dziecięcych hospicjum w Koszalinie. Zagadka Clowna z Koszalina została rozwiązana w ciągu niecałego tygodnia od zainteresowania się nim społeczności na YouTube. Jednak czy wszystko zostało do końca wyjaśnione? Z pewnością nie. Jest wiele pytań, na które miejmy nadzieję szczerej odpowiedzi dostaniemy już niedługo. Jak widać, cała ta akcja nie była zorganizowana przez psychopatę mordującego ludzi, wręcz przeciwnie. Była stworzona przez człowieka o dobrym sercu, który postanowił wykorzystać swój rozgłos, by pomóc potrzebującym dzieciom. Dodatkowo nie zostawił Tomasza, którego obciążały mocne dowody kłamstwa. Tommy najprawdopodobniej będzie tworzył w przyszłości kolejne projekty, co potwierdza dodane przez niego ostatnie zdjęcie znowu w przebraniu strasznej postaci. To koniec tej przerażającej historii. Zagadka mrocznego Clowna z Koszalina została przez nas rozwiązana.